Nasza siostra Ukraina płacze dzisiaj krwawą łzą. Nie możecie iść do kina, jednym gruzem jest wasz dom. Czemu człowiek się pogubi? Czemu Boga pragnie grać w tej wojennej, trudnej drodze? Chcemy rękę podać wam. Czemu człowiek się pogubi? Czemu rolę Boga gra w tej wojennej, trudnej drodze? Chcemy rękę podać wam. Za krokiem czołgi, z budynków gruzy i piach, niebiesko żółci bronią się już tyle dni. Czy to na niebie szybują ptaki? Czy to kolejne z rosyjskich sił? Tylu musiało opuścić żony, łzy matek, kiedy syn został sam. Dziś pieśń rozbrzmiewa, chwała Ukrainie. Będziecie wolni, będzie. Pożegnać z przyjaciółmi, których znasz. Nigdy już tu nie powrócisz, nie popłynie wspólny czas. Ale nim się koszmar skończy, nim przeminą bólu dni, musisz wiedzieć, że na przejściu Polak rękę poda ci. Ale nim się koszmar skończy, nim przeminą bólu dni, musisz wiedzieć, że na przejściu Polak rękę poda ci. Za krokiem czołgi, z budynków gruzy i piach, niebiesko-żółci bronią się już tyle dni. Czy to na niebie szykują ptaki? Czy to kolejny z rosyjskich? Zostawić żony, łzy matek, kiedy syn został sam. Dziś pieśń rozbrzmiewa, chwała Ukrainie. Będziecie wolni, będziecie. Będziecie wolni, będziecie trwać. Dobry wieczór, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Marcin Jajkiewicz, tą przepiękną pieśń napisała Ania Jajkiewicz, żona Marcina, właśnie z okazji tego, co się dzieje i ja się cieszę, że tyle osób ma otwarte, gorące serca i życzmy sobie wszyscy tego, jak to się mówi potocznie, akordeon w domu, harmonia w rodzinie, żeby ta harmonia na świecie, na wschodzie, na Ukrainie powróciła. I tego wszystkim, wszystkim szczerze życzymy.